W Sępólnie Krajeńskim od kilkunastu dni działa już hala sportowa. Mieszkańcy mogą korzystać z głównej sali o wymiarach 26 na 47 metrów. Dodatkowo hala jest wielofunkcyjna. Można ją podzielić za pomocą kurtyn na mniejsze boiska. Trybuny zaprojektowano dla prawie 500 osób. W obiekcie zamontowano automatyczne kosze do gry w koszykówkę. Całość została wyposażona w nowoczesny system nagłośnienia i oświetlenia. Na sali jest także ścianka wspinaczkowa. Powstały zaplecza dla sportowców i trenerów. Są gotowe sanitariaty i szatnie. Mieszkańcy mogą korzystać z takich atrakcji jak boisko główne, na którym mogą rozgrywać mecze, czy też piłkę nożną, czy w piłkę ręczną, czy koszykową, również siatkową. Mamy do dyspozycji dla mieszkańców również miejsce odnowy biologicznej. Jest to miejsce, w którym znajdują się dwie sauny suche, jedna sauna parowa, jacuzzi. Serdecznie oczywiście zapraszam wszystkich chętnych do skorzystania. Hala czynna jest dla wszystkich mieszkańców od godziny 8 do godziny 22. Otwarta jest we wszystkie dni w tygodniu i umożliwiamy w ten sposób w pełni wykorzystanie naszego obiektu. Obecnie dla uczniów zorganizowano tutaj ferie zimowe. Oprócz nauki wspinaczki dla młodzieży przygotowano turnieje koszykówki, piłki halowej oraz unihokeja. Organizatorzy ferii serdecznie zapraszają na zajęcia dzieci i młodzież, którzy mogą odwiedzić to miejsce każdego dnia przed południem. Przypomnijmy, że budowa obiektu rozpoczęła się w marcu 2010 roku. Koszt budowy wyniósł prawie 7,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej samorząd do realizacji tego zadania dołożył 35% sumy całej inwestycji. Teraz kompleksem zarządza Centrum Sportu i Rekreacji. Wiadomo już, jaką nazwę będzie miał pierwszy tego typu obiekt w mieście. Komisja konkursowa wytypowała spośród 14 zgłoszeń nazwę. Zwycięzcą konkursu okazała się pani Jadwiga Łysiak z Trzcian. Nasza hala otrzymała nazwę Krajna Arena. Jest to nazwa związana ściśle z naszym położeniem geograficznym. Właściwie jesteśmy krajną i jak najbardziej ten napis pasuje do naszej lokalizacji. Krajna Arena ma łączną powierzchnię prawie 3000 m2. Została w pełni zaprojektowana na potrzeby osób niepełnosprawnych, dla których zamontowano windę i specjalne miejsca na widowni. Należy podkreślić, że Krajna Arena będzie miała duże znaczenie dla rozwoju sportu w tym regionie. Oprócz szkolnej młodzieży z zajęć sportowych i trenerskiej pomocy będą mogli korzystać mieszkańcy miasta i okolic. Oficjalne otwarcie tego obiektu zaplanowano na 28 lutego. O 13.30 nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi, ale już od samego rana w Sępoleńskim Centrum Sportu i Rekreacji odbywać się będą liczne pokazy i zawody. Przed publicznością wystąpi m.in. Janusz Hołmątek.